piątek 8 października w hali lodowej w Oświęcimiu Aksam Unia podejmowała MMKS podhalenowy targ. W zapowiedzi meczu pisaliśmy, że część kibiców przygotowała na to spotkanie specjalną oprawę. Ci, którzy przybyli na mecz, zobaczyli i usłyszeli, że fani biało-niebieskich nie kłamali. Przez całe spotkanie głośno dopingowali swoim faworytom i przedstawili ładną oprawę. Do atmosfery na trybunach dostosowali się hokeiści, wygrywając z drużyną z Nowego Targu 5-1. Skupmy się jednak na samym meczu. Gospodarze chcieli jak najszybciej otworzyć wynik spotkania, by móc kontrolować przebieg wydarzeń. Hokeiści klubu z Oświęcimia cel osiągnęli już w 55 sekundzie. W zamieszaniu podbramkowym najlepiej zachował się Łukasz Żicha. W 7 minucie Jerzy Gabryś strzałem z nadgarstka próbował zaskoczyć Tomasza Rajskiego, ale ten pewnie złapał krążek. Po niecałej minucie Gabryś wpisał się na listę strzelców. Dobił on strzał Grzegorza Pikarskiego. W 8 minucie dobry strzał na bramkę MMKS pod halę oddał Wojciech Wojtarowicz. Rajski nie dał się jednak pokonać. Przez całą pierwszą tercję przewaga gospodarzy nie podlegała żadnej dyskusji. Pierwszy groźny strzał na bramkę strzeżoną przed Przemysława Witka gości oddali w 19 minucie. Indywidualną akcją przeprowadził Kelly Czuj, ale krążek po jego uderzeniu trafił w słupek. W kolejnej swojej indywidualnej akcji Kelly Czuj był skuteczniejszy niż we wcześniejszej swojej akcji i silnym strzałem pokonał Witka. Podrażnieni takim obrotem sprawy, gospodarze w 23 minucie strzelili trzecią bramkę. Piekarski wystawił krążek Jakubowi Radwanowi, a ten strzałem z klepy nie dał szans Rajskiemu. W 31 minucie Łukasz Żicha zmarnował świetną okazję, którą sam sobie stworzył. Odebrał on gumę Rafałowi Dudzce, ale w sytuacji, gdy miał przed sobą tylko bramkę i bramkarza, fatalnie przestrzelił. Dwie minuty później Czech dał powód do radości oświęcimskim kibicom. Po dobrej akcji Piekarskiego musiał on tylko dołożyć kija i to właśnie uczynił. W tej akcji trzecią asystę w spotkaniu zaliczył Piekarski. Zawodnik ten rozegrał bardzo dobre zawody. W trzeciej tercji gospodarze nie forsowali już tempa. W 48 minucie Mirosław Rzadko, debiutujący w barwach Aksamu Unii, mógł strzelić swoją pierwszą bramkę dla tego zespołu. Nie wykorzystał on jednak dobrego podania Żichy. W tej akcji Rzadko doznał urazu kolana i musiał jechać do szpitala. Sytuację sam na sam z Wickiem zmarnował Damian Kapica. Wynik spotkania na 5-1 ustalił w 59 minucie Waldemar Klisiak. Kapitan Aksamu Unii, upadając, skierował krążek do siatki. Aksam Unia Oświęcim pokonała pewnie MMKS pod halę Nowy Targ 5-1. Kolejne spotkanie ligowe rozegra w niedzielę w Jastrzębiu. Tak vyhráli jsme, já si myslím, že jsme od začátku zápasu byli lepší a ten vlastně první gol v první minutě nás docela uklidnil a pak už, já si myslím, že jsme dneska Nový Targ ničemu nepustili, že jsme byli jasně lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Kilka slov o publice. Prosím? O kibicách kilka slov. No tak, dneska byli výborní, no ještě víc, ale bych mohlo chodit ještě víc. Jestli Tichy prohráli, tak jsme druhý, ale byli super a moc děkujeme a hodně nám pomohli vítězství. Mohl být hat-trick, tam zmarnovali situaci sam na sam, ne? Jo, ale já když mám golmana v bráně, tak nedám, já dám jenom, když mám prázdno, takže je to zakletý, ale zaplať vám za ty dva góly a hlavně, že jsme vyhráli a myslím si, že Nový Targ dneska tady ne, že zklamal, no, ale jako mistr tady nic neukázal a my jsme ho do ničeho nepustili. Čekal jsem víc, ale možná to taky bylo naší dobrou hrou, jo, že jsme vlastně v obraně vlastně první třetinu jsme neměli ani střelu na bránu, ale říkám, taky tomu pomohl ten první gol rychle, jo, vlastně v první minutě, takže jsme za to rádi, no, hlavně. Zaďko, no, uvidíme, no, má koleno tam. Blbě spadnul, no, do toho mantinelu v plný rychlosti, ono, a tak třeba to je jenom teďka naražený bolestivě a uvidí se zítra, no, asi, ale doufáme, že hej, doufám, že budeme moc rád. Naše spotkanie było dzisiaj, dobrze zagraliśmy, pewne zwycięstwo 5-1, prowadziliśmy od początku, kontrolowaliśmy grę, w zasadzie przeciwnik nie mógł nam dzisiaj nic zrobić, no, pewne zwycięstwo. Decydujący moment, ta pierwsza bramka w pierwszej minucie, czy może inaczej?
No chcieliśmy jak najszybciej strzelić gole, żeby ten mecz jakoś, żeby się ułożył już po naszej myśli. Udało nam się szybko zdobyć 2 gole, no i później kontrolowaliśmy już ten wynik do końca. Dzisiaj mógł zagrać Rzadko. Jak się z nim dzisiaj grało? Z Milem dzisiaj na treningu pierwszy raz trenowaliśmy razem, można powiedzieć. Jest to dobry bardzo obrońca. Dobrze mi się dzisiaj z nim grało. No chyba 2 błędy takie popełniliśmy troszkę, że trzeba to skorygować i żeby już się nam takie nie przytrafiało, nie? Tak, troszkę z toho zápasu jsme mali obavy, že supera podceníme, ale mužstvo zahralo od začátku velmi dobré. Škoda, že v té prvé terci jsme vystřelili na branu 22krát a dali jsme len 2 góly. Mali jsme tam 4 čisté gólové šance, no ale góly jsme nedali. Dosť som nahnevaný na Krajčího, že zbytočne sa pobil. Určite z toho vyvodím dôsledky. No a potom tá hra sa už rozbila, lebo tie peťky sa úplne pomiešali a už viac menej v tretej tretine sme spravili veľa hrubých chýb, ktoré si musíme rozobrať a nesmú sa opakovať. Čiže zagral Žadko, je spánce dobrovný cíko vystempu? Tak Žadko si myslím, že hral dobre. Neviem, čo s ním bude ďalej. Má zranené koleno, uvidíme. Chciałem zapytać właśnie po wejściu Rzadko, czy takie będzie ustawienie piątek, jak jest teraz, czy to jest tylko tak chwilowo? Tak to chce czas, ja to ustawienie sam może zmienić hoci kiedy, ale zatiaľ będzie tam, gdzie w trzeciej. Dzisiaj nie grał Zborowski, czy to dlatego, że był mecz z Podhalem, czy jakiś inny powód był tego? Nie, tak ja som povedal, mamy dwóch równocennych brankarów, jednoducho musia się striedać, aby każdy był w tym zapasowym rytmie, a nie możemy niechać chytać jednego, a drugi nie. Czyli jednoducho budu się striedać a vždy powiem kiedy, kto a kiedy. Macie jakiś indywidualny regulamin kar, czy Krajci za tą dzisiejszą bójkę, za karę meczu zostanie jakoś ukarany? No, dostanie. 100 złotych. Aha, to nie jest zbyt wiele, no ale jednak nie. Tam je to napísané, regulamin, do konca zápasu 100 zlotých.